Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dara Aragor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Doki Doki Salvation. I mam was zaszczyt zaprosić do kolejnego wspaniałego odcinka z tej cudownej modyfikacji. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie oczywiście z Moniką i resztą Doki. Prawdopodobnie na temat tego, co się działo ostatnio. Powyjaśniamy wszystkie potrzebne rzeczy i chyba będziemy się zbliżać ku końcowi tego moda. Chyba ten modzik już nic więcej nie będzie miało nam do zaprezentowania, ale zobaczymy, co nas czeka w tym pięknym i cudnym odcinku, bo widzimy, że dziewczyny są szokowane, przynajmniej Yuri. Sayuri jest tak trochę negatywnie nastawiona. Monika wciąż wygląda na kompletnie zdruzgotaną. Na jej twarzy są zeschnięte wczorajsze łzy. Seri uwalnia się z mojego objęcia i wygląda, jakby miała zaraz eksplodować. Położyłem dłoń na jej ramieniu, ale ona ją odtrąca. Monika, czy nadal chcesz mi zabić? Dlaczego nie weźmiesz pistoletu i nie wpakujesz w mi magazynku? Seri, pamiętasz co powiedziałam wcześniej? Seri nagle poczuła się winna i odsunęła się. Tak naprawdę, serio, jedyną z osób, które zachowują się racjonalnie z tych wszystkich Doki aktualnie, to jest... Nie mówię, Monikę na razie stawiamy, bo ona jest osądzana, ale Sayori, Natsuki, Yuri. Racjonalnie zachowuje się Yuri, która normalnie podchodzi do tego wszystkiego. Stara się wyjaśnić na przykład teraz Sayori, która wybucha. Ja rozumiem jej emocje i tak dalej, ale po wyjaśnieniu, że to wszystko jest grą, no to chyba trochę inaczej się na to powinno patrzeć. Ja przepraszam, Monika, jestem po prostu zdezorientowana. Sayori przyczepiła się mojej ręki. Monika nie chce patrzeć na którekolwiek z nas. Jej oczy są kompletnie pozbawione wszelkich uczuć, nie licząc kompletnej beznadziei. To prawie żałosne. Widząc taką pewną dziewczynę, silną wolą na skraju załamania. Ale z drugiej strony, to ma być żałosne? To właśnie powinno się zastanowić, co strasznego musiało się stać, że osoba z taką nadzieją, z taką silną wolą, z mobilizacją, dyscypliną jest tak załamana. Tu musiało się stać coś tragicznego, a nie jakaś bohostka. To wszystko przez co przychodzi każdego dnia. Nie sądzę, bym sam dał radę to wytłumaczyć. Co jeśli Seri byłaby na miejscu Moniki? Co by zrobiła? Co gdyby to była Natsuki albo Yuri? Yuri powoli podchodzi do Moniki i mówi do niej. Monika, jak się czujesz? Ton jej głosu jest niezwykle spokojny i delikatny, jakby matka mówiła do dziecka. Nie, odejdź ode mnie, nie zasługuję na twoją łaskę, Yuri. Jestem tu tylko po to, by ci pomóc. Monika pozostaje cicho, zbierając się, by spojrzeć w jej kierunku. Masz poczucie okropnej winy, prawda? Monika powoli kiwnęła głową. Więc jestem pewna, że nie potrzebujesz już przypomnień o tym, co zrobiłaś. Porozmawiajmy. Kompletnie zaskoczona Monika wreszcie spojrzała na Yuri. Ty chcesz mnie wysłuchać? Yuri kiwnęła głową i uśmiechnęła się ciepło. Seri i ja patrzymy na to w szoku. Najbardziej nieśmiała dziewczyna w klubie dowodzi całą krucjatą. Najbardziej nieśmiała, tak, ale najbardziej moim zdaniem inteligentna. Ja to zawsze będę mówił, że ona jest bardzo inteligentną i mądrą dziewczyną i w tym momencie właśnie to pokazuje, że ona wie, jak się powinno zachować. Wie, jak podejść do tej osoby, która jest załamana, bo ona też trochę taką dziewczyną też jest, więc jak najbardziej rozumie, co trzeba robić. Masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Jesteśmy tu dla ciebie. Monika głęboko westchnęła. Cóż, obiecałam komuś, że będę przejść do przodu dla nich. Pamiętam, jak miałam olśnienie. Jakąś formę chorego uświadomienia, że byłam w świecie, do którego nie należę. Pamiętam, byliście wy, moi jedyni przyjaciele. Wierzyłam w to, że byliście tylko i wyłącznie zwykłymi postaciami. Nauczyłem się jak kontrolować ten świat, tą grę. Och, przepraszam, założę się, że to brzmiało niesamowicie, dziwacznie. Nie, jest w porządku, Monika, wyrzuć to z siebie. Cóż, doszłam do tego, że była na zewnątrz pewna osoba. Dla mnie. I to nie byłeś ty, Dara Aragor. Osoba, która nas obserwuje. Ta, która gra w tę grę. Jest w nich zakochana.
Byłam zakochana w fakcie, że oni są prawdziwi, tak jak ja. Więc to jest ta osoba, do której wcześniej mówiła. Ta osoba, do której się odnosiła. Oni grają w tę grę, w której jesteśmy. To jest takie dziwaczne. Kontynuuj. Ja uświadomiłem sobie, że jestem tu więziona. Każdego dnia było coraz gorzej i gorzej. Próbowałam sobie z tym poradzić i zwrócić ich uwagę, ale oni skupiali się na waszej trójce. To bolało. Gra zaczęła mnie ranić. Odsuwała mnie, kiedy wasza trójka zgarniała całą uwagę. Czuję się okropnie samolubna, ale ból był taki silny. Po prostu nie mogłam sobie z tym poradzić. Więc zdałam sobie sprawę, że miałam moc, by robić takie rzeczy, jak manipulacja grą. Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. Aż coś zaiskrzyło. Daregor zmienił się bardziej w człowieka. Nie był tylko tępą postacią dla kogoś innego. I wasza trójka się zmieniła. Kot się zmienił. Gra się zmieniła. A ból stawał się gorszy i gorszy. Próbowałam sprawić, by Natsuki była gorsza przez ojca, który by ją bardziej sponiewierał, przez co stała się tym bardziej wściekła i irytująca. Ale to wpłynęło na mnie. Właśnie dlatego byłam taka chamska w stosunku do ciebie, Sairi. Tak bardzo przepraszam. Okej, to dlatego. Myślałam, że to jest po prostu kolejna jej sztuczka, żeby poderwać nas. Znaczy zabrać nas od Sairi. I wtedy próbowałam zepsuć ciebie, Yuri. Moim planem było sprawienie, byś miała szaloną obsesję. Ale to wpłynęło na mnie. I podczas kaprysu postanowiłem rozbić samochód tamtej nocy. Ponieważ chciałam, byście wszystkie zniknęły. Nie byłam już sobą. A teraz wszystko się rozpada. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo troszczycie się o mnie. I uświadomiłam sobie. Przez co robienie tego wszystkiego stałam się okropną osobą. Za każdym razem, kiedy zamykam oczy, widzę tylko przypomnienia o tym, jak samotna jestem w tym świecie. Ale mając was teraz przy sobie, może nie jestem taka samotna? Yuri wzdycha i zamyka oczy. Sairi patrzy się gdzieś indziej, a kątem oka dostrzegam Natsuki stojącą na zewnątrz, słuchającą lamentu Moni. Wciąż jestem w szoku, że to wszystko może być prawda. Mój cały świat, moje dzieciństwo, moje życie ma miejsce w cholernej grze? Czuję się prawdziwy, jak nigdy. Ale co to znaczy dla nas? Istota wyższa obserwująca mnie? Trochę zabrzmi to dziwnie, ale nie wiem, czy to jest odniesienie, czy nie, ale trochę to wam też przypomina nasz świat? Wiecie, no my nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w grze komputerowej, jesteśmy jakimiś Simsami, czy czymś, ale że istota wyższa obserwuje nas. Tutaj wiele osób, która wierzy w jakiekolwiek religię, może powiedzieć, że no, że tak jest. I to częściowo ta gra może się do tego odnosić, że różnica pomiędzy grą a nami jest dosyć znikoma, nie sądzicie? Te postacie też nie mają, wiecie, my jako ludzie możemy wczytać, zapisać grę, zacząć od nowa, ale te postacie tam po prostu żyją i one nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak save. Oni mają po prostu, żyją na jednym save'ie i oni żyją, po prostu są. Czują się realni. Tak jak my. Czy wiedzą, o czym teraz myślę? Czy mnie słyszą? Daregor, tak? Jeśli Monika ma rację i to wszystko to tylko głupia gra, czy to znaczy, że nasza miłość jest fałszywa? Nie, bo to co wy jesteście w grze i to co czujecie jest prawdziwe dla was. Dla mnie, jako osoba, która gra w tą grę, może to być fałszywe i nieprawdziwe po prostu, ale dla was może być to prawdziwe jak najbardziej. Tak samo, ktoś inny może uważać, że to co my czujemy też jest fałszywe, więc nie, wcale nie. Ja sam nie znam odpowiedzi. Jak mam się naprawdę dowiedzieć, czy to co czuję jest prawdziwe? Monika? Musisz zrozumieć, że twoje wypowiedzi są bardzo dotkliwe dla naszej czwórki. Czy możesz być pewna w 100%, że wszystko co powiedziałaś jest prawdą? Monika powoli kiwnęła głową. Sairi wzięła wdech i powoli się cofnęła. A teraz słuchajcie. Mogłam was wszystkich oglądać. To naprawdę oczywiste, że wy wszyscy jesteście czymś więcej niż zwykłymi postaciami. Wszyscy pokazujecie wartości prawdziwych ludzi z prawdziwymi uczuciami i prawdziwymi marzeniami. Nie wiem jak to się stało, ale wiem,
że czujecie się tak samo, jak ja. Myliłam się, myśląc o tych wszystkich okropnych rzeczach, o was. I przepraszam. Monika odwróciła od nas wzrok. Jej oczy pokazywały efekt tego, co ta gra jej zrobiła. Nagle Natsuki weszła z powrotem do mojego pokoju. Zachowuje ciszę, zachowując się, jakby czuła się czemuś winna. Natsuki, dobrze się czujesz? Nie mówiłam poważnie o tych rzeczach, Yuri. Byłam po prostu zdenerwowana i przestraszona. Hej, w porządku, wszyscy jesteśmy. Ale coś razem wymyślimy. Yuri uśmiechnęła się ciepło, podając wszystkim promyk nadziei i komfortu. Wiesz, Monika, bez ciebie rzeczy nie byłyby takie same. Wszyscy za tą tęskniliśmy. Ja też tęskniłam. Seri, po byciu cały ten czas cicho, wreszcie przemówiła. Wyrwała się z moich rąk i podeszła bliżej Moniki. Sprawiłaś, że ten klub był w całości. Przez te 2 miesiące, kiedy cię nie było, ledwo wiedziałam, co robić. Tamten dzień, kiedy odwiedziliśmy cię w szpitalu. Czy nic z tego nie wydawało ci się prawdziwe? Monika milczy przez moment. To była najmilsza rzecz, jaką kiedykolwiek ktokolwiek mi sprawił. Wszystkie te uściski, wasze prezenty, wasze głupie uwagi i niezdarne nastawienie. Te rzeczy były najbliższymi rzeczami, jakie kiedykolwiek czułam w nowej rzeczywistości. Właśnie, to jest dobre określenie. Nowa rzeczywistość, prawdziwa. Rzeczywistości, w której może, ale tylko może, da się szczęście odnaleźć. Dla nas wszystkich. Nawet jeśli to znaczy, że muszę zostawić ten świat za sobą. Natsuki wreszcie podeszła bliżej Moniki. Monika, wiem, że mogłaś robić okropne rzeczy, ale dałaś też mi bezpieczne miejsce, w którym mogę być. Nie dałaś nam wszystkim bezpieczne... Nie, dałaś nam wszystkim bezpieczne miejsce, w którym możemy być. Klub literacki. Gdybyś nie założyła klubu, kto wie, co by się stało? Moglibyśmy się nie spotkać. Monika patrzy na nią zaskoczona. Ty nie jesteś na mnie wściekła? Oczywiście, że jestem. Dlaczego miałabym nie być wściekła, więc o tym, co zrobiłaś? Chciałaś, byśmy zniknęły i skrzywdziłaś nas. Ale chrzanić to. Choć gdybyś o tym wszystkim nie opowiedziała, to nie sądzę, żebym kiedykolwiek pomyślała nawet przez chwilę o wybaczeniu ci. Ale jeśli jest coś, co Yuri mi nauczyła, to, że bycie wściekłym na coś lub kogoś nikomu nie pomaga. Myślę, że dostałeś już wystarczającą karę. Po prostu chcę, by ten cholerny klub wrócił do tego stanu, w jakim był wcześniej. Okej, Monika, o czym myślisz? Monika spojrzała na swoje stopy. Łzy zaczęły wypływać jej z oczu. Po prostu chcę, byście mi wybaczyli. Przepraszam za wszystko. Naprawdę kocha was wszystkich. Ale jeśli chcecie, bym odeszła... Nagle Sayori podbiega do Moniki, objęła ją swoimi rękoma. O, Sayori. O, ej, to jest słodkie, jak dziewczyny wybaczają teraz jej. Znaczy, wiadomo, to jest taka trochę radykalna sytuacja, taka naprawdę mega trudna, bo wiadomo, co Monika zrobiła, ale że dziewczyny jej przebaczyły, jej wybaczają, to jest coś pięknego. Bez zbędnych przemówień Yuri podchodzi i również się tuli. Yuri, spogląda na Natsuki, która wygląda na lekko oburzoną. Okej, szanić to. Natsuki podbiega i również przytula Monikę. Zobaczcie, jaki piękny widok. Wszystkie dziewczyny płaczą, ale są mniej więcej szczęśliwe. Ale te twarze wyglądają creepy trochę, co nie? Ale... Ej, jest chyba okej, co? Chyba sobie wszystkie wybaczyły. To chyba najważniejsze, co nie? Monika, wszystko będzie dobrze. Tak! Minie trochę czasu, ale jestem pewna, że sprawy wyjdą na lepsze. Widzisz, nawet jeśli rzeczy przyjmą najciemniejsze barwy, zawsze będziesz mieć nas. Ale zajmie to trochę czasu, by się do tego przyzwyczaić. O mój Boże. Naprawdę nie zasługuję na szczęśliwe zakończenie, jak wy wszyscy. Ale dziękuję. Tak bardzo dziękuję. Bzzzt. Budzimy się rano? Bzzzt. Koniec leżankowania. Pora żyć. Pierwszy weekend od dawna, kiedy się normalnie obudziłem. Bez koszmarów, które zsyła nam Monika. Bez strachu. I tak chciałbym myśleć.
Usiadam na łóżku i rozglądam się po pokoju. 2 dni temu. Wszyscy byliśmy tutaj. Kompletnie osłupieni świadomością, że nie istniejemy. Przynajmniej nie w sposób, w jaki myśleliśmy, że istniejemy. Więc dlaczego wciąż czuję? Dlaczego wciąż myślę? Delikatnie się szczypię, tylko po to, by poczuć lekki ból. To definitywnie prawdziwe. Wstałem z łóżka i klęknąłem, by spojrzeć przed siebie. Stary i zużyty pistolet, z którego Monika chciała w siebie wypalić, leżał tam. Nie mogę sobie wyobrazić bycia tak rozbitym, żeby myśleć, że to jedyne rozwiązanie. Oj, mój drogi. Inne dziewczyny już przez to przechodziły, miały różne powody i różne sposoby, żeby skończyć z tym światem. Prawie się spoliczkowałem. Tak się czuła Sayori. Sayori czuła się, jakby była nikim. Jej depresja zniszczyła ją do tego stopnia, gdzie samobójstwo było jedynym wyjściem. Ale samobójstwo nie jest opcją. Samobójstwo powoduje tylko problemy. Myślicie, że to samobójstwo jest rozwiązanie? Tak, prawdopodobnie pocierpicie i później skończy się wszystko. A wszystkim bliskich, o których się troszczyliście, na którym wam chociaż trochę zależy, będą potem cierpieć. Czy to jest dobre? Znaczy, ja już to powtarzałem i trochę to jest naprawdę bardzo może złe sformułowanie, ale osoby, które odbierają sobie życie, są egoistami. Bo myślą tylko o sobie. Nie myślą, co mogą inni potem przeżyć. Jak się czuć, że może to doprowadzić do ich końca. Nie, myślą tylko o sobie, że ja już będę czuł się dobrze. A raczej nie będę już nic czuł. To czy to nie jest egoizm? Ale odnaleźliśmy inną ścieżkę. Znalazła powód, by przejść naprzód. Monika takiego nie miała. Zostały jej zabrane. Nie miała nic w tym świecie. Czy to naprawdę dobre dla niej, by tu zostać? Nie mogę myśleć w taki sposób. Nie mógłbym myśleć dobrze. Nie mógłbym dobrze czuć się, gdyby moja przyjaciółka zginęła. Pomimo tego, co zrobiła, pomimo prób zaszkodzenia nam, pewnie zrobiłbym to samo, gdybym został z niczym. Bez nadziei. Co jeśli nie będzie jej dzisiaj w szkole? Co jeśli zabiła się, jak tylko wróci do domu? Nie, wybaczyliśmy jej, będzie dobrze. Mój telefon zaczyna wibrować. To Sayori. Daregor, wychodzisz na zewnątrz? Tak, już schodzę. Sayori też nie brzmiała zbyt dobrze. Co ona sobie teraz myśli? Powraca do mnie echo jej słów. Czy nasza miłość to tylko kłamstwo? Czy nim jest? Czy to tylko stworzona histeria, by ktoś poczuł się szczęśliwy? Czy Salvation powoduje, że jesteśmy szczęśliwi? Nie sądzę. Chwilę radości, ale ogólne szczęście chyba nie? Czy ona nadal mnie kocha? Czy ja ją kocham? Potrząsam głową. Nie, ja kocham Sayori. Wiem, że tak jest. Ta sytuacja po prostu wbija mi się do głowy. Zakładam swój mundurek i schodzę po schodach. Ale szaro i nieładnie. Ło! Hej, Sayori. Hej, Daregor. Żadne słowo nie pada między nami, kiedy robimy naszą rutynę pod zachmurzonym, szarym niebem. Wracam myślami do ostatniego tygodnia, kiedy powiedziałem jej, że będzie dobrze z Moniką. Kiedy powiedziałem jej, że troszczy się o nas. Zastanawiam się, czy ona też o tym myśli. Co się wydarzy dziś w klubie? Mogę teraz się tylko zastanawiać. Stoję tylko za drzwiami klubu. Nie słyszę niczego, co tam się dzieje. Czy komukolwiek się chciało pokazać? Hej. Szybko odwracam się, by zidentyfikować głos, który znam doskonale. Sayori, udało ci się. Za Chiny nie przegapiłabym klubu. Sayori patrzy obok, wyraźnie zastanawiając się nad czymś. Łapię ją za dłonie i nakrywam je swoją własną. Wiem, że to trudne, naprawdę trudne, ale taką podjęliśmy decyzję, więc koniec końców chcemy pomóc Monice, prawda? Sayori powoli kiwnęła głową. Wiem, że to trudne, by zapomnieć, co ona zrobiła i co chciała zrobić, ale wciąż jest naszą przyjaciółką. Będzie w porządku, prawda? Sayori raz jeszcze kiwnęła głową. Wesnąłem i przygotowałem się na najgorsze. Odwracam się i otwieram drzwi do sali, wciąż trzymając mocno dłoń Sayori. Ale naprawdę jest szary bór. A muzyka jest taka trochę przytłumiona. Monika siedzi na biurku z przodu sali, układając papiery.
Pod nią jest jej śmietnik pełen kartek z nutami. Natsuki Yuri nigdzie nie ma. Próbuję zebrać odwagę, by coś powiedzieć, ale coś mnie powstrzymuje. Czy to strach? Gniew? Wina? Współczucie? Dlaczego nie mogę jej nic powiedzieć? Podejść do niej po prostu. Wchodzę do biurka i stawiam swoje rzeczy. Spoglądam na serię. Ona nie podnosi wzroku, odkąd tu weszliśmy. Czy to był dobry pomysł? Czy powinienem ją tu przyprowadzać? Jasne, to jest wasz klub. Wasze bezpieczne miejsce. Radosne miejsce. Serii i ja podnosimy wzrok, kiedy słyszymy, jak drzwi się otwierają. To Yuri, a za nim Natsuki. Yuri podchodzi do Moniki, nie patrząc w jej stronę, podczas gdy Natsuki rzuca kilka spojrzeń na nią, zanim wbiegła do schowka. Pokój jest cicho. A cisza ta jest czasem przerywana przez stukanie ołówka w biurko lub przewracanie w stronę. Monika odwrócona jest z plecami. Napięcie w tej sali jest prawie bolesne. Tak bolesne, że chce mi się krzyczeć. Ale nie mogę. Pozostaje cicho. Moja dłoń nie rozdziela się z dłonią Sayuri, nawet na moment. Jesteśmy w tym razem. Ponczusiu? Ponczusiu? Do dziewczyny Ponczusiu? Rozumiem, jakie słodkie określenie, ale Ponczusiu? Przecież sugeruję, że jest gruba tak naprawdę. The fuck? Przejdźmy przez to. Dzień po dniu. Minął tydzień bez poprawy. Nie rozumiem sensu teraz trwania trochę dalej modar. Fajnie, że wybaczyliśmy sobie i tak dalej, ale co ma teraz to być, że o, po tygodniu jesteśmy znowu w klubie, o, znaczy po weekendzie, o, teraz mija tydzień. Takie. Monika próbowała mówić do nas, ale nikt z nas jej nie odpowiedział. Minął kolejny tydzień. I kolejny. I kolejny. Aha! To ma być dobre? Seri i ja wreszcie znowu ze sobą przebywamy. Gadamy więcej między sobą, tak jak kiedyś, ale żadne z nas nie przypominało o tamtym dniu. Dniu, w którym Monika pokazała nam prawdę. Ale Seri i ja jesteśmy szczęśliwi, a to szczęście jest dla mnie prawdziwe. Seri jest dla mnie prawdziwa i to jest wszystko, co się dla mnie liczy. Okej? Zbliżają się święta. Pogoda stała się nieprzyjemna, ale dzięki Seri nigdy nie muszę się martwić o to, że zamarznę. Minka jest przy swoim biurku, jak zwykle coś pisze. Lekko się do niej uśmiecha, ona zajmie gest. Ale żadne słowa nie padają między nami. Nie słyszę jej głos od tygodni. Yuri jest z tyłu, przygotowując herbatę, by poradzić sobie z zimną pogodą. Natsuki jest w swoim typowym miejscu do czytania, tym razem czyta mangę obok się. O! Hajime no Ippo? Takie było anime, bardzo dobre. Nagle wydarzyło się coś cudownego. Yuri zaczyna powoli podchodzić do Moniki, jej oczy skupione są na niej. Po miesiącu prawie? Nice! Monika, chciałabyś trochę herbaty? Zaszokowana Monika patrzy się na nią. To był najpewniej pierwszy raz, kiedy ktoś w ogóle do niej się odezwał od tygodni. Powoli bierze filiżankę i przykłada ją do ust. Herbata przywraca kolor jej oczom, a jej skóra znowu zdaje się znów świecić, tak jak kiedyś. Uśmiecha się. Dziękuję, Yuri. Yuri kiwnę głową i powraca do swojego biurka z tyłu sali. Sayuri szepta do mnie. Czy myślisz, że wszystko zaczyna zmierzać ku dobremu? Miejmy taką nadzieję, bo to jest bardzo dziwna atmosfera. Wciąż nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale po tym, co zobaczyłem kilka chwil temu, myślę, że jest szansa. Mała szansa, że znowu będzie wszystko dobrze. Okej, wszyscy. Porozmawiajmy. Znowu rozmowa po miesiącu? Nani? Bardzo... Znaczy... Mam parę ale do tego moda i pod koniec oczywiście serii wam je powiem, ale tak teraz mnie pasuje to, że była rozmowa, na tym mógł się moc skończyć, nagle jedziemy do klubu, huk wie co się dzieje, mija tydzień, nie rozmawiamy ze sobą, jest chujowa atmosfera, ale i tak tu przychodzimy, nagle Yuri podchodzi, daje herbatę i nagle porozmawiajmy, tak... No. Monika bierze głęboki oddech i uspokaja się. Minęło trochę czasu, od kiedy próbowałam mówić o was, prawda? Słuchajcie, wiem, że pewnie mnie teraz nienawidzicie. Tak, samo biczu się na pewno będzie dobre. Masz powód oczywiście, ale nie rób tego, proszę cię. Nasze myśli kreują to, jakimi jesteśmy ludźmi naprawdę. Może jesteście przestraszeni, wściekli lub cokolwiek innego. Chcę, żebyście wiedzieli. Naprawdę troszczę się o was wszystkich. Jesteście wszystkim, co mam.
i po prostu nie chcę, żeby ktokolwiek cierpiał w taki sam sposób jak ja. Sprawy potoczą się tu inaczej. Ale jedna rzecz jest pewna. Zamierzam naprawić sytuację między nami. To mój obowiązek jako przewodnicząca klubu, by znów było w porządku. To nie będzie proste. Z wiedzą, że świat, do którego należycie, nie jest prawdziwy, ale to wciąż nasz dom. Powinnam zrozumieć, nie mogę zrobić z tym nic więcej niż tylko pogodzić się z tym faktem. Bycie tu z wami sprawia, że to całe miejsce jest do wytrzymania. Super, do wytrzymania, nie że to miejsce jest dobre, tylko wytrzymuje jakoś tu. To jest tak jak wcześniej, gdzie byliście tylko linijkami kodu, zaprogramowanymi do mówienia kwestii. Wy jesteście prawdziwi. Prawdziwe materialne osobowości, które widziałam, jak się rozwijały przez całe ostatnie kilka miesięcy. Wiem, co chciałam zrobić. Nigdy sobie za to nie wybaczę. Ale mienie... Chyba posiadanie was jako przyjaciół jest bardzo... Tak bardzo ułatwia mi pogodzenie się z tym. Powodem, dla którego tak myślałam i robienie tyle irracjonalnych rzeczy było to, że wszystko, co czułam, to była samotność. Jestem pewna, że radzicie sobie lepiej w pogodzeniu się z tym faktem. Monika wybiła się z rytmu, jakby zapomniała, co miała powiedzieć dalej. Znowu się powtarzam, wiem, że już to mówiłam te rzeczy. Cóż. Monika spogląda na Yuri, a ta podchodzi bliżej niej. Uświadomiłam sobie, że nie możemy wiele zrobić, prawda? Widzisz, nie sądzę, że powinniśmy być tak przejęci tym. Zajęło mi to trochę czasu, ale bycie tutaj nie jest takie złe, jeśli jesteście tu ze mną. Czytałam o takich historiach. Dużo ludzi popełniałoby samobójstwa, szalałoby lub zrobiłoby inne haniebne czyny, by poradzić sobie z tym, że nie są prawdziwi, tak jak na przykład Monika, więc jeśli patrzymy to nie na wizualną walkę, która dzieje się w prawdziwym świecie, tylko jak, wiecie, grę, łamanie tych ścian, to zachowanie Moniki jest najbardziej sensowne. Ale jak się dowiedziałaś? Jaki jest w tym cel? Nie mówię, że nie zrobiłabym tego samego, gdybym była postawiona w takiej sytuacji. Nie sądzę, że powinniśmy mówić o tym, co jest możliwe, ale raczej o tym, co znajduje się tuż przed nami. Mamy przed sobą przykry fakt. Nic tu nie jest prawdziwe. Ale to jest świat, który uwielbiam. Doświadczam trudów, złamanego serca i wielu innych rzeczy, które pomogły mi się rozwijać jako osoba. Po prostu nie jestem gotowa, aby go nienawidzić. Yuri nagle znów staje się nieśmiała i robi krok w tył. Monika patrzy na swoje dłonie. Składa pięć i pozwala, by łzy spłynęły jej po policzku. Yuri ma rację. Wszystko przez co przeszliśmy razem. To nie mogło być na próżno. Natsuki zamyka swoją mangę i wstaje. Nie zapominaj o tym, co ci mówiliśmy. My wszyscy troszczymy się o ciebie. Jaki jest sens rozmyślania nad tym, czego nie możesz zmienić? Jasne, to się, ale co powinniśmy z tym zrobić? Powiem tak, wyciągnij z życia to, co najlepsze. Dobre powiedzenie, zgadzam się. Czy nam tego nie mówiłaś, kiedy założyłaś ten klub? Monika spogląda na Tsuki. Ta twoja codzienna porada? Bez względu na to, jak źle rzeczy wyglądają w życiu, staraj się na to patrzeć pozytywnie. Zawsze szukaj powodu, by iść naprzód, nawet jeśli jest to tak mały, jak czytanie ulubionej powieści. I to jest zarąbisty cytat i moi drodzy, naprawdę też powinniście z niego czerpać. Ty pamiętasz? No jasne, wziąłem to do serca. Monika milczy. Zawsze czerpałam z ciebie przykład. I nadal to robię. Jesteś taka silna, Monika. Gdybym była na twoim miejscu, nie sądzę, żebym dałabym radę przeżyć dzień. I nie wiem, czy ci to pomoże, ale jesteś wspaniałą przewodniczącą klubu. Dałaś radę nas tu zebrać. Pewnie to tak bardzo boli, bo ty naprawdę się troszczysz. Gdyby tak nie było, nie byłabyś teraz smutna. Czy to prawda? Monika patrzy na podłogę. To wydaje mi się, że wszystko, co zrobiła, było na nic. Naprawdę, was kocham. Ale czuję się, jakbym zmarnowała tą miłość na nic. To nieprawda. Dzięki tobie radzę sobie lepiej z wierszami. Dałaś mi cel, kiedy myślałam, że żadnego nie ma. Wiceprzewodnicząca klubu, marzenie się spełniło dla takiej dziewczyny jak ja. Widzisz, spełniłaś moje marzenie. W czasie, kiedy tu byłam, znowu zrozumiałam. Czasami miłość
nie naprawi wszystkiego, ale na pewno to coś, co warto mieć. Czy miłość wszystkiego nie naprawi? Tu mógłbym się chyba kłócić, bo miłość jest takim napędem w naszym życiu, który może spowodować, że nasze życie będzie lepsze i dzięki niemu możemy osiągać sukces, być szczęśliwsi, bardziej szczęśliwym, poznawać nowe osoby w życiu, więc moim zdaniem miłość jest w stanie chyba naprawić wszystko. I to sprawia, że ten świat jest dla mnie prawdziwy. Spojrzałem na Monikę, która lekko uśmiecha się przez łzy. Och, kochani, ja naprawdę nie mogłabym prosić o lepszych przyjaciół, ani na takich zasługiwać. Wiem, że mogłam zniszczyć wasze zaufanie, które będziemy odbudować latami, ale cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Przejdźmy przez to razem, ponieważ o to chodzi w tym klubie. Klubie literackim. I sprawimy, że to będzie miejsce, w którym będzie można odnaleźć szczęście. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Akt czwarty. Dziękuję. Okej, moi drodzy, akt czwarty. Zostawimy sobie na kolejny odcinek i to będzie chyba już ostatni odcinek, jaki ogramy. Jest zimowo. Wesoło i głupkowato ta muzyka trochę mówi. Ale okej, moi drodzy. Zupełnie inna muzyka. Słyszycie? Fajna. Ale dobra, moi drodzy, właśnie zostawiamy akt czwarty na kolejny odcinek. Prawdopodobnie już ostatni. Więc następny odcinek będzie ostatnim odcinkiem. Ale muszę to powiedzieć. Ten mod ma problemy i to tak straszne, jeśli chodzi o długość moda. Mod fajnie się zaczynał, później się bardzo powoli rozkręcał. Nie mówię, że nie był ciekawy, ale do momentu wypadku było ok. Po wypadku to było tak strasznie, czułem, jakby było to rozciągnięte. Teraz też czułem, że ta rozmowa, ta akcja u nas w pokoju to byłoby idealne zakończenie. Ewentualnie teraz nawet pożegnanie Moniki też jest dobrym zakończeniem. I tak naprawdę już 2 albo 3 razy moim zdaniem była taka scena, jakby mówiła: ej, to koniec moda, tutaj się żegnamy, jest wszystko git, a to leci dalej. I czuję takie nienaturalne rozciąganie tego moda, takie trochę niepotrzebne. Mogę się mylić, wy możecie odczuwać, że im więcej, tym lepiej, ale ja takie czuję, takie rozciąganie niepotrzebne. Ale dobra, zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Salvation. A teraz, moi drodzy, adios!